właśnie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie żelkowe mydło. Będziemy do tego potrzebować gorącej wody z czajnika, łyżeczki, barwnika spożywczego, foremek, żelatyny i mydło w płynie. Może być takie białe, może być przezroczyste. No to co? Zaczynamy robić mydełko! Do gorącej wody wsypujemy 4 łyżki żelatyny i mieszamy. Ja już dawno sobie otwarłam. Teraz dokładnie mieszamy. Zrobiło się takie gęste. Do wymieszanej żelatyny wsypujemy odrobinkę barwnika spożywczego. Tyle nam na pewno wystarczy tego barwnika. A teraz mieszamy, aż nam się żelatyna zabarwi. Zobaczcie, już się zabarwiła. Do tak przygotowanej mikstury wlewamy mydło w płynie. Teraz mieszamy to wszystko. Jak nam dużo tego się już zrobiło. Ładnie już pachnie, bardzo ładnie. Jeśli składniki są dobrze wymieszane, możemy przelewać do foremek. Te foremki muszą być silikonowe, bo inaczej nie wyjdą takie ładne, a silikonowe będzie łatwo odkleić potem nasze mydełko. No to co, przelewam. Ręce już jest. W drugiej też już jest. I jest. Teraz muszą tylko nasze mydełka zastygnąć i będziemy mogli myć naszymi żelkowymi mydełkami rączki. Zobaczcie, tutaj mam wcześniej przygotowane mydło, by Wam pokazać, jakie jest żelkowe i fajne. Ja biorę takie do kąpieli i wtedy ja tak mydlę je mocno, że aż się rozpuszcza w wannie. Jeśli Wam się podobał mój filmik, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. To pa!